Szanowni Państwo, tajne komplety. Dziwny tytuł dzisiejszego filmiku. Powiem Wam, dlaczego te tajne komplety. Otóż dlatego, że głupia Unia Europejska podjęła dyrektywę i już praktycznie jest przegłosowana, dotyczące zakazu zbierania ziół. Zbierania, może nie dosłownie zbierania, ale sprzedaży ziół leczniczych. Najbardziej ziół takich, które są ziołami, które potrafią wyleczyć, bo niektóre zioła są wspomagające. Zioła typu dziurawiec, skrzyp polny, typu korzeń łopianu, mniszka, perzu. Teraz no, zioła, które no, praktycznie są w codziennym obiegu. I co się teraz dzieje? Otóż to się dzieje, że niedługo będziemy musieli uczyć po kryjomu, jak zbierać zioła, jak rozpoznawać zioła, jak te zioła przechowywać i jak je stosować. Gdyż Herbapol w Lublinie już ma z tego tytułu problemy. Problemy ze sprzedażą, gdyż Unia Europejska, może nie Unia, bo Unia to jest pojęcie względne, ale te dupki, lobbyści, farmaceuci, którzy opanowali Parlament Europejski, oni decydują, co sprzedawać, czego nie sprzedawać. Chociażby wrotycz. Wiadomo, czym jest wrotycz. Nie tylko ja o tym mówię, mówi o tym szaman, mówi o tym czerniak, mówi wiele innych jeszcze zielarzy i lekarzy. Szanowni Państwo, co zrobić, żeby po prostu ludzie wiedzieli, jak to wygląda? Ktoś powie tak, nikt mi nie zabroni, ja mieszkam na wsi, będę sobie chodził, będę zbierał. Tak, ty, który mieszkasz na wsi, zgadza się. Ale co zrobi ta osoba, która mieszka w mieście? Ona będzie chciała kupić to zielsko i aby się wyleczyć. Nie będzie mogła tego zrobić. Dlaczego nie będzie mogła zrobić? Bo będzie nakaz i zakaz. To będzie coś takiego jak z makiem i z konopiami. Za moich czasów mak siałem, konopie siałem, zbierałem i było wszystko ok. Teraz praktycznie nie wolno. Jest to już ścigane prawem, a to prawo jest bardzo rygorystyczne, gdyż za 3 krzewy konopi, które posadził mój znajomy, osoba znana, świętej pamięci obecnie, Genovefa Pigwa, czyli Bronisław Opałko, dostał wyrok 1,5 roku więzienia. Za 3. Każdy z nas ma jakieś problemy. Niektóre zioła pomagają. Dlatego ja zawsze mówię, że konopie to jest lekarstwo i to powinno być uprawiane tak, jak to było za czasów komuny. Pluliliśmy na komunę, ale za komuny robiliśmy to, co chcieli, za wyjątkiem wpierniczania się w politykę. Ale teraz będę mówił o ziołach. Co zrobić, żeby po prostu ominąć to kurewskie prawo, że tak powiem, bo to jest prawo, które nas niszczy. Szanowni Państwo, fundacja zaczyna intensyfikować kursy. Po prostu musicie się sami nauczyć zbierania, rozpoznawania, przechowywania i leczenia. Ja wiem, ktoś powie, że Kudliński reklamuje kursy. Nie reklamuje tych kursów, bo fundacja nic, i Kudliński z tego nic nie ma. Ma z tego tylko fundacja i nic poza tym. Apeluję również do szamana, do czerniaka, do takiego profesora też zielarstwa, Uczaja. Jak najwięcej kursów do zięby, jak najwięcej edukacji, żeby jak najwięcej ludzi nauczyć rozpoznawania, zbierania, przechowywania i stosowania. Gdyż to są leki. Szanowni Państwo, to są leki. Na pewno wkrótce nie będziecie mogli zbierać, o, chociażby dziurawca. Dziurawiec. Dziurawiec. Co to w ogóle jest dziurawiec? Przestrzelon, krewka Matki Boskiej, dzwonki Panny Marii, ziele świętego Jana, świętojańskie ziele, ziele czarownic. Obecnie dziurawiec. Nazwy od XIV-XV wieku. I każda nazwa ma swoje uzasadnienie. Leczy w mojej ocenie około 92 choroby. Tego nie będziecie mogli zbierać, bo uznali to zioło za toksyczne. A toksyna polega na tym, że jak wypijecie tego ziółka troszeczkę, to nie możecie się opalać, bo nastąpi poparzenie. Rozumiecie, co to znaczy? O tym wszyscy wiedzą. Tylko to jest pretekst do tego, abyśmy nie zbierali tego ziółka. Po to tylko, aby człowiek nie mógł się
wyleczyć. Także, szanowni Państwo, apeluję. My zwiększamy też ilość kursów. Do tej pory fundacja brała 10 osób. Teraz możemy wziąć nawet 20. Jakoś się pomieścimy. Nie wiem, co będzie za miesiąc, nie wiem, co będzie za dwa, ale jak wprowadzą dyrektywę, to nawet nie będzie można Was nauczyć i pokazać Wam, jak te zioła wyglądają, bo powiedzą, że siejecie zamęt w kierunku narkotyków, że produkujemy narkotyki, że pokazujemy, jak to wygląda, tak jak teraz. Zasiejcie mak, macie sprawę. Zasiejcie konopie, macie sprawę. Niedługo będziecie zbierać dziurawiec, będziecie też mieć sprawę, bo będzie to zioło zakazane, tak jak wrotycz u kolegi szamana. Szanowni Państwo, apeluję również do zielarzy, którzy prowadzą kursy zielarskie, prowadzą edukację tak zwaną. Uczmy jak najwięcej ludzi, żeby ludzie potrafili się obronić, bo oni nie mogą decydować nad systemem leczenia i wyleczenia. Oni tylko leczą, ale nie wyleczą. Natomiast zioła potrafią wyleczyć. Zioła działają cuda. Większość mówi, że to jest tylko zielsko. Tak, to jest zielsko, ale to nam dała natura. To nam dał Stwórca i tym winniśmy się leczyć. I nikt nie ma takiego prawa, aby zakazywać zbierania, przechowywania, suszenia i stosowania i wyleczenia poszczególnych chorób. Apeluję do wszystkich zielarzy, ci, którzy prowadzą jakieś zajęcia edukacyjne, jak najwięcej szkoleń, jak najwięcej kursów, żeby nasze polskie społeczeństwo wiedziało, będąc na łące, że to jest na przykład przytulia zwykła. Różni się od czepnej tym, że się nie czepia, a czepia się, a i ta, o, widzicie, i to jest przytulia zwykła. Działania są podobne, ale nie aż tak to ma jak tamto. Szanowni Państwo, jest wiele. Czy jaskier? Zobaczcie, no jaskier też leczy. Ale też wprowadzają, że jest to toksyna. Glistnik, jaskółcze ziele, toksyna. Słuchajcie, w głowach się pieprzy, a tym naszym europarlamentarzystom, polskim, jak to już mówią, kazałbym wszystkich zakuć w dyby za to, że zabraniają Polakom czegoś, co im daje przyroda, co im daje matka natura. Dlatego proszę wszystkich Polaków, korzystajcie z edukacji i uczcie się, bo później będziecie musieli brać to w aptece, co oni wam zaserwują. Czy to się będzie wam podobało, czy też nie, bo nie będziecie mieć innej drogi, innej możliwości leczenia, gdzie małą chorobę można wyleczyć małym ziółkiem, a nie faszerować się antybiotykami, a praktycznie trucizną, która nas leczy, a nigdy nie wyleczy. Chociaż, może przesadzam, zdarzają się przypadki. Ale na czas obecny nie będę wam mówił, co leczy, a co nie leczy. Gdyż znowu będę miał sprawę, że oczywiście lekarstwa chemiczne, które produkują, nie wiem, Chińczycy, Bruksela, nie wiadomo, firmy farmaceutyczne są trujące. Szanowni Państwo, wszystko jest trujące. Zioła też są trujące, ale nie aż tak bardzo, jak te antybiotyki, którymi wy, wasze dzieci są serwowani. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, bo doprowadzimy do tego, że zaczniemy organizować tajne komplety. Wiedza tajemna będzie przekazywana dla społeczeństwa, aby mogło się uratować i wyleczyć. Tak jak to czynią czasami szamani w rezerwatach Indian. Dziękuję bardzo.